Witam, Kajsa z tej strony. Tematem dzisiejszego odcinka będzie coś, co zajmowało mi ostatni miesiąc. Chciałem zobaczyć, czy opłaca się tuningować replikę tańszej klasy i replikę z klasy premium. Jako replici klasy premium użyłem swoje MK18 od Tokio. Jako replikę klasy budżet odpowiadającej temu samemu modelowi użyłem replikę SPECNY MK18 z licencją na Daniel Defense. Replika od firmy Tokio tak samo jest repliką licencjonalną, jest można powiedzieć ładniejszym pierwowzorem. I na początek właśnie omówię tę replikę, dlaczego jest lepsza, potem przejdę jakie części, co się zmieniło i takie bajerki. MK18 od Tokio jest znacznie lepiej oznakowana, ma fajniejsze opisy, tu mamy oznaczenie, że to jest Colta. Szynę mamy, szyny tutaj przednią, to mamy tak cały ten handguard mamy bardzo ładnie opisany. Bym powiedział, że to jest na takim samym poziomie, receiver dolny i górny. Na górnym oczywiście nie mamy nic, ani w jednej, ani w drugiej replice. Na dolny jest o wiele lepiej opisany i w standardzie w tej replice też trzeba zmienić dużo. Jeśli ktoś kupuje Tokio, myśląc, że będzie miał jakąś fajną MK18, to tam troszeczkę rzeczy trzeba zmienić. Stok jest do dupy, wszyscy ten stok używają, tak samo używa go SPECNA. Tu są powymieniane już wszystkie elementy, można powiedzieć. Z oryginału zostało mało, czyli dolny receiver, górny receiver, handguard, celowniki, tylna tuba stoku, uchwyt i charger. I ten osprzęt tutaj w postaci manipulatorów. Reszta została wymieniona, czyli stok, chodzi mi o to, co jest na zewnątrz. Stok jest od PTS-a, rączka od PTS-a, magazynek do PTS-a, uchwyt też PTS-a, przód jest od Krajteka. No, celownik jest Vortexa. Czyli tak naprawdę, nawet z wierzchu patrząc, to mamy takie 25% podmienione. Replika na pewno czuć, że to jest klasa premium, jest znacznie lepiej wykonana od SPECNY, ale to też nie jest cudo. Jeżeli kupujemy replikę z stoku, ze sklepu, nie oczekujmy cuda, to w miarę fajnie strzela, ale to ma taką słabą reakcję, że po prostu to jest tragedia. Fakt, że strzela znacznie lepiej niż SPECNA w stoku, ale no, jakby nie było, ta replika kosztuje 640 funtów. Także to nie jest mało. Dobra, to tu tak pokrótce omówiłem. Co tu jeszcze można? Nie, nic takiego nie dołożę. Oczywiście wiadomo, replika ma blowback na pomocy sprężyny odbijającej. Mamy tutaj taką tubę odbijającą, czyli plusem, które bym powiedział, czego nie ma SPECNA, to czyli kończą się nam kulki. Oczywiście jak używamy odpowiednie magazynki, magazynki mamy dyktowane. Do Tokio kończą nam się kulki, replika przestaje strzelać. To jest chyba takim plusem, którego bardzo mało replik ma. Odnośnie wytrzymałości części, znaczy z zewnątrz, wewnątrz, to bym powiedział, że jest podobnie. Niby SPECNA jest pomalowana jakąś tam metodą proszkową, przy takim samym używaniu widzę, że Tokio tak samo się mało niszczy, to jest replika bardzo dobrze jakoś malowana, bardzo fajną metodą, jest to fajne. I mówię, ogólnikowo w tym zestawieniu co lepiej, to na pewno lepiej kupić Tokio, jeżeli chcemy coś bliższe oryginału. Dobra. Teraz sobie wezmę SPECNY. SPECNY, co zostało zmienione? A, na początek powiem, jak to wygląda. Jest filmik ostatnio, dużo mówiłem o SPECNY. Handguard jest bardzo ładnie wykonany, bym powiedział, że superancko, ale na przykład możemy porównać tu kolory. To nie jest kolor, który jest na MK18, to jest coś innego. To jest taki brązowy, bym powiedział, jak oglądałem repliki, zdjęcia broni na internecie palnego MK18, takiego koloru nie widziałem. Ten kolor widziałem, tego nie widziałem. Patrząc, tak jak górny receiver nie ma żadnego. Upper receiver ma oznaczenia od Daniel Defense. Tu manipulatory, oczywiście wszystko zostało oryginał. Receiver dolny, górny oryginał. Handguard oryginał. Charger jest oryginał. Celowniki wymieniłem, ponieważ te flip-flopy od SPECNY to jest porażka.
SPECNY troszeczkę dała dupy, bo to są kubaly, kubali, celowniki, nic fajnego, ale naprawdę SPECNY ma bardzo fajne celowniki, są na niektórych replikach je celowniki, wyglądają znacznie lepiej, te są tragiczne, można powiedzieć oryginalne, także tu zostały na kubale wymienione, takie w miarę do MK18 podobne, ale no, trzeba było kupić dodatkowo. Odrzutnik przedni, jak samo jest kupiony, to jest od ICS-a. Patrząc na to, co zostało jeszcze tutaj dołożone, a oczywiście rączka jest oryginalna. Rączka plastikowa jest bardzo fajna od SPECNY. Bym powiedział, że nie przypomina oryginalnej, taka jak jest w oryginalnej broni. To widać, że to jest taki airsoftowy plastik, ale jest ok. Tu została dołożona rączka od PTS-a, magazynki od PTS-a. Celownik jest wektora, bo tutaj chciałem tak jakby podkreślić, że tu mamy Vortexa, takiego wyższa klasa, tu mamy wektora, który jest tańszy, ale jest dobry, ale mówienie, że wektor nie ma paralaksy, no to sorry, ja mam celowniki od Vortexa i od wektora, także ten celownik ma paralaksę, zdecydowanie. Na 15-20 metrów ok, później to dobre, to później to jest zabawka jak to, co mamy przed sobą. Tylny stok jest od PTS-a. Oryginał jest taka sama tragedia jak w Tokio. I to by było tyle. No, charge oryginalny, tutaj uchwyty oryginalne. W porównaniu jeszcze Tokio ma dodatkowy uchwyt na pas. Tutaj mamy taki zamontowany. Wygląda to fajnie, ale wiadomo. Nie wiem, czy ktoś to używa, ale może używa. Ale mamy za friko, no to mamy. Jeśli chodzi, w której replice zostaje więcej części, to tak naprawdę więcej replicy zostaje części w replice od SPECNY, bo zostaje nam, możemy zostawić sobie lufę, lufa jest bardzo dobra, zestaw hopka od SHS-a jest też dobry, gumka też jest dobra, ja na tym zrobiłem sobie air hopa i jest ciekawe, choć tutaj wstawiłem komorę Maxa, z którą teraz walczę, ponieważ mi źle podaje kulki, pisałem do przedstawiciela SPECNY, zobaczymy, co Paweł załatwi, co się dowie, z czym jest problem, ponieważ to nie jest jedna SPECNY. Mam 4 SPECNY robione i 4 SPECNY miały ten sam problem. We wszystkich musiałem używać Prowina komory. Komora Prowina bez problemu strzela, Maxa strzela z problemem, muszę po prostu magazynek tak jakby tako dociągać, czyli tak jakby wyprostowuje się bardziej i jest ok. Czyli tak jakby ma złe jakiś kąt i dopiero gdy zmieniamy lekko kąt, kulki nam wchodzą odpowiednio. To i jest na magazynkach i oryginalnych, i tych z PTS-a. Ale tutaj zostaje nam oryginalna skrzynia biegów, zostaje nam szkielet od Gitboxa, zostają nam łużyska, czyli ogólnikowo tutaj kupując te rzeczy już trzeba wyrzucić, bo tak naprawdę tutaj zostaje nam tylko szkielet w Tokio i zostaje nam komora hopa, która tak naprawdę ma tylko jeden zamiennik od Lonexa i to też nie taki kompletny, tylko ta cała tuba jest metalowa. Przepraszam. A reszta jest od oryginału, musimy zabrać. Patrząc na to, tak jak wspomniałem wcześniej, to był taki porównawczy, żeby zobaczyć, i to miało być zrobione w miarę też na bogato, tak by nie oszczędzając to, co jest w miarę na rynku, ale też nie przesadzając. No i patrząc na to, co się zmieniło w replikach, co zostało wymienione. Czyli na początek wymieniłem silnik Nuprola, jest super torque tutaj wstawiony. Wymieniłem w nim głowicę nałożyskowaną i głowicę tą zdawczą, która napędza zębatkę, na głowicę od wykonaną metodą CNC, też od SHS-a. Koszt silnik 56, głowica 7 łożyskowana i główka też 7. Następnie wymieniłem tutaj lufę od SHS-a 603 270 mm. Z kwasówki jestem zadowolony. Jest to ta PPS SHS. Jestem zadowolony, naprawdę będę polecał, bo są tanie i nie są złe. Naprawdę jest bardzo ładny wynik, gdzie tu jest właśnie od Prometeusza i miałem porównanie, jak to strzela. Ale o tym później. Komora jest od Maxa. Użyłem tutaj do komory Maxa, użyłem gumki Mapelifa Super Silicon 70. Na warunki angielskie 70 to jest troszeczkę za dużo, ale ze względu na to, że tutaj mam szybko wymianę sprężyny, ta replika jest taką hybrydą. Czasami ma być demerką, proszę się nie śpiać, w Anglii można, to nie w Polsce, że mamy dyktowane, że to ma wyglądać jak demerka. Ja wiem, macie z nas polewę, ok, nie śmiejcie się. Zwracam wam honor, że wiem, tak nie wygląda demerka, ale u nas można.
Dobra, dlatego tutaj jest właśnie gumka 70, żeby też dawać sobie radę przy 450 fps lub przy 400. Jestem bardzo zadowolony z gumki. W ogóle gumki tej samej klasy są tutaj w dwóch replikach, tylko tu jest Mr. Hop silikonowy, a tu jest gumka silikonowa Super Silicon. Jestem w szoku, że jak gumka dała. Dla porównania miałem wcześniejszą gumkę żółtą, Maple Leafa, Mr. Hopa. To jest naprawdę 15-20% więcej. No bym powiedział, gdzie z 10 metrów repliki dalej strzelają na nowych gumkach tych Super Silicon. Następnie nozel został tu oryginalny, tu jest aluminiowy nozel, jest bardzo fajny, nie było sensu go wymieniać, nie wierzę w cuda, nie widziałem nigdy jakiejś tam większej różnicy odnośnie tych takich z tych iBlasterem, jak i z powycięciami. Jest ok, to zostawiłem. Skrzynia oryginalna, jak wspomniałem, ponieważ skrzynia jest bardzo dobrze wykonana, jest skrzynią cichą, to jest plus replik od SPECNY. Skrzynie są naprawdę fajne. Autorewers stawiłem tutaj Prometeusza, on kosztował 8 funtów, ale tam wspomniałem właśnie komora Maxa 55. Potem będzie jakieś ogólne podliczenie, gumka 10 funtów. W ogóle ciężko gumki dostać, były na chwilę w Outdoor Tactical, teraz nie ma nigdzie już znowu. Autorewers od Prometeusza, 8 funtów, tylko i wyłącznie dlatego wymieniłem, ponieważ go miałem. Elektronika tu jest Advanced Titan, która kosztuje 160 funtów. Też liczę, że jakby jest, ale tak naprawdę ona, miałem ją kiedyś w rozliczeniu za robienie dla jednego sklepu, dał mi właśnie Advansa. Także tutaj jest elektronika od Advansa, znaczy wersja Advanced Titan Gate'a, 160 funtów. Trigger jest Crytek'a, to też był taki barter, że jak robiłem coś dla jednego sklepu, taką robotę, to zapytali mi się, czy wezmę kilka rzeczy, które im nie schodzą w rozliczeniu. Także tu jest trigger od Crytek'a. Bardzo fajny, prosty, ładny. W ogóle w kilku replikach go montowałem, robiąc kilka Crytek'ów. Nie wiem, czy one się wycierają, czy nie wycierają. W jednej replice, której wiem, bo ma blisko kolega mnie, zadzwoniłem, zapytałem się, powiedział, że dalej jest idealnie, że się nie wyciera. Następnie głowica cylindra. Tutaj wstawiłem głowicę od Rocketa. Ponieważ to chodziło mi o ten Sile Mushroom. Ona jest tania, ona kosztuje 8 funtów. Ale uważam, że jest dobra. Nie ma sensu przesadzać. Tu w Tokio kupiłem innej klasy, ale to tylko dlatego, że chciałem też sprawdzić, czy będzie duża różnica. Głowica od Rocketa jest bardzo podobna do głowicy, do klasy głowic od SHS-a, a teraz mówię, to bariera znowu się zaniża odnośnie jakości. Znaczy zawyżyła, a zaniżyła się różnica między częściami. Ja nie widzę różnicy między Rocketem, SHS-em, czy choćby Prometeuszem. Na pewno jest różnica między Leilaxem, FPS-em, ale nie tymi firmami. Ja mówię, Prometeusz stoi w miejscu i wedle mnie Rocket go przegonił. Głowica tłoka tutaj została wstawiona od Lonexa, ponieważ uważam, że na daną chwilę jest to najfajniejsza głowica typu Mushroom, do tych właśnie Silent replik i naprawdę jest to fajnie. One bardzo ładnie chodzą, nie pękają te plastiki na górze, bo FPS-a mi pękła. Taka głowica kosztuje 20 funtów. Tłok oryginalny zostawiłem, ponieważ uważałem, może jest tutaj pełnozębowy, pełny metal, ale wiedząc, że będę tutaj sobie taką pseudo-DMR-kę, przepraszam, to stwierdziłem, że ten tłok oryginalny zostanie. Sprężynę wstawiłem od Noprola 90, żeby mieć 345 FPS-ów teraz. W prowadnicy sprężyna jest maksa łożyskowana, ona kosztuje 15 funtów. Uważam, że jedna z fajniejszych, którą można kupić, ale tutaj musiałem zeszlifować główkę, żeby weszła, ponieważ ona się różniła w średnicy 0,2, różnicy było 0,2 mm, czyli 0,2 mm i nie wchodziło mi. Musiałem obszlifować to wszystko. Cylinder jest od SHS-a. Tu jest cylinder tak zwany 3/4. Jestem z niego zadowolony i powiem szczerze, SHS znowu idzie w górę. Był czas, że stanął, przegoniło kilka film, teraz znowu jest ok. Jest fajny. Prowadnica nozla jest poliwęglanowa, modifia, ta żółta. Uważam, że ona kosztuje dychę. Za na tą chwilę jedna z lepszych, którą lubię. Rączka, tu już jak wspomniałem, rączka, ten grip jest oryginalny, potem uchwyt prosty PTS-a kosztuje 20 funtów, celownik Vector Maverick z siatką, to jest taka bardzo fajna,
To jest, uważam, że jedna z fajniejszych rzeczy. Zaraz kręcę, żeby łatwiej pokazać. Mamy przykręcaną taką siateczkę. Przez nią bardzo fajnie widać i szczerze mówiąc, nasz celownik za 55 funtów jest niezniszczalny, chyba że z tej strony ktoś nam strzeli. Czyli jest to niezły bajerek. Mówię, ludzie mówią, że Wektor nie ma paralaksy, ma bardzo małą paralaksę. Nie, on ma paralaksę, ma troszeczkę większą. Ale jest ok. Bardzo ładnie się w niego patrzy. Też stok tylny to jest od PTS-a 55 funtów, celowniki Kubala one 30 funtów. Całość, cała cena tego wszystkich części, co tu widzimy w środku i na zewnątrz, to jest 586 funtów plus cena repliki 230. Dlaczego 230? Bo to była wersja z tym mopsetem od Astera. Tutaj od razu mogę powiedzieć, że nie polecam tej wersji, ponieważ ta wersja ma inną wymianę sprężyny i ta tu się troszeczkę dłużej wymieniają, dalej mamy na śrubę, odkręcamy i wyciągamy. To jest troszeczkę gorszy. Ten nowszy system jest znacznie lepszy i polecam dopłacić i wtedy samoczynnie mamy elektronikę. Czyli robiąc tej lepszej wersji, która kosztuje 270 funtów w Anglii, odzyskujemy 160 odnośnie Titana, 30 odnośnie Triggera, czyli 190, to wychodzi, że 120 odejmujemy z tej ceny, czyli jak 820 kosztuje to, co widzimy na stole, funtów, 820, to replika tak naprawdę wychodzi 700, ta, która jest zrobiona już na gate'cie Astera. No, czyli albo z Titan Gate'em 820, albo za 700 z Titan Gate'em, znaczy z wersją. Ona oczywiście jest lepsza, tak jak wspomniałem, odnośnie sprężyny. Dobra, to by było tyle omówione odnośnie tej repliki, potem będziemy to porównywać, jeszcze mówić, czy to było warto. W Tokio. W Tokio było wiele więcej roboty, wiele więcej zachodu. Tutaj tak, lufa Prometeusza. Lufa od Tokio jest bardzo dobrą lufą, jeśli chce ją ktoś używać na airhopa, polecam. Tak samo, tak jak wspomniałem o lufie od SHS-a, która tu jest, prawdopodobnie od SHS-a. Jest naprawdę dobra, ale tutaj sobie Prometeusza, mam bardzo dobry wynik. Lufa jest 603, 270 mm, 60 funtów. Gumka Maple Leaf, tak jak wspomniałem, tutaj jest Mr. Hop 60, jest naprawdę super robota. Hop oryginalny, tak jak wspomniałem wcześniej, nie można wymienić. Nie chciałem wymienić na tego metalowego Tlonexa, bo tak naprawdę on jest tylko na chwilę. Dystanser jest tutaj wstawiony Omegi. A w tamtej replice dystanser jest oryginalny z Maxa. Silnik Prometeusza, tutaj jest Ultra Torque, jestem bardzo zadowolony z niego. W początkowych etapach używania tego silnika trzeba pamiętać, że ten silnik się bardzo grzeje. Nie dziwić się, u mnie się bardzo grzał. W kilku replikach, kilka replik zrobiłem, wszystkie miały grzanie. On tak jakby dochodzi do siebie. I są problemy, jeśli masz ten silnik i masz Digital Fuse ustawiony, bardzo często wyrzuca na początku na automacie. Ale to później wspomnę odnośnie przebojów, które miałem, jak zrobiłem repliki. Chociaż już po części wspomniałem, bo czy to w magazynku specnie, czy to tutaj o silniku. Silnik Prometeusza Ultra Torque o 65 funtów. Elektronika tu jest MK1 BTC Spectra 120 funtów. Czy opłaca się? Fajna na odsłuch, fajne ustawianie za pomocą triggera. Nie ma takiego bajzlu, że jak poruszamy, jak to jest najlepsze, że wszyscy tak chwalą właśnie u nas Peruna. Ja nie mogę uwierzyć, ja naprawdę nie mogę uwierzyć, czy ktoś nie wie, że jest Jeffson, czy to jakiś Lewiatan, czy to jakiś Spectra, czy to Titan. Naprawdę, ja jestem ciągle pod wrażeniem, jak czytam, że ktoś używa coś od Peruna. Raz, że kable to są najgorszy shit, jaki widziałem i same programowanie tego jest po prostu tragedia. Jak i jakość tego druku i tej płytki to jest, to jest tak jakby oglądać trzecią, czwartą chińską ligę. Ale tutaj na szczęście chyba nawet Perun nie robi do Tokio. Skrzynia jest tutaj stawiona Lonexa Ultra Torque 80 funtów. Skrzynię to tak naprawdę też miałem od kogoś, dlatego jest taka wstawiona. Autorewers jest oryginalny. Nozel jest od Lonexa. Są albo Prometeusza, albo Lonexa. Nozel od Lonexa kosztuje dychę, Prometeusza kosztuje 25 funtów. To chciałem oszczędzić.
i żeby to w miarę takie rozsądna cena była. Także jestem z niego zadowolony, jest fajny, bo mam nozel od Prometeusza w innej replice od Tokio i jakoś nie widzę jakiejś tam wielkiej różnicy. Cylinder jest Prometeusza, on 20 funtów. Też było, że miałem go w bartelu oddanego od kogoś, dlatego tutaj jest stawiony. Jakbym mógł, to może bym coś innego stawił, bo tak naprawdę cylindry od Prometeusza są drogie, a na daną chwilę już mamy o połowę, za połowę i też dobre. Głowica cylindra jest Ronex Mushroom, uważam, że na daną chwilę najlepsza, jak wspomniałem, przy specnie. I tak samo głowica tłoka też jest tu Mushroom. W porównaniu do tamtej repliki, tam miałem głowicę od Roketa, bo nie mogłem wtedy dostać Lonexa, znalazłem Lonexa i tu już jest głowica od cylindra i głowica tłoka, jest ta Silent Mushroom, wykonana z aluminium. Bardzo fajna, naprawdę polecam. Fakt, że drogie, bo jedno i drugie kosztuje to 20 funtów, to drugie 20 funtów, jest to drogie, ale naprawdę ma czuć tą kasę, którą płacimy za to, że to jest dobrze wykonane. Prowadnica nozla jest od Prometeusza. Na tą chwilę mamy chyba od Prometeusza, DSHS-a, Modifya, a i Lonexa, i uważam, że Prometeusza jest najlepsza, wszyscy to chwalą i nie chciałem wymieniać, nie chciałem oszczędzać 3-4 funtów. Czyli prowadnica 20 funtów. Sprężyna jest 90 Eagle Sixa. W jednej i drugiej replice właśnie wyszły sprężyny 90 po złożeniu replik. I żeby mieć 300, tu jest 325 FPS-ów na 90, tam jest na 90 345. Tłok jest od Prometeusza 14,5. Nie szukałem niczego, bo czytając opinie, wszyscy twierdzili, że nie ma sensu kombinować, brać jakichś innych, ten jest najlepszy. Trigger jest oryginalny, rączka jest od PCS-a Fortis, ona kosztuje taka rączka 45 funtów, to jest aluminiowe, bardzo fajne, w szczególności gdy strzelamy tutaj tak trzymając za przód, w takim nowym stylu, takiego gdy udajemy pączkowego takiego komandosa, już takiego super, super klasy, level 1. Rączka tutaj, hand grip jest od PTS-a, on kosztuje 25 funtów. Uważam, że lepszy jest od Magpula, ale jest dwa razy droższy. Także tutaj chciałem oszczędzić, wiele ludzi, którzy przerabia Tokio, stawia tutaj sobie Magpula. No, chciałem, żeby nie było za drogo, bo i tak cena będzie powalać na koniec. Celownik jest Spitfire 2 od Vortexa, uważam, że jeden z lepszych celowników, bardzo łatwo się celuje, spokojnie możemy to używać na 70-80 metrów. Fajna zabawa, bardzo duży jest tubus, dużo widzimy, naprawdę bardzo duży celownik, bardzo fajny, polecam. Celownik 180 funtów. Stok od PTS-a, z tego względu, że tu bardzo fajnie wchodzi mi bateria Titana. Jedna z fajniejszych też stoków, które można kupić. Oczywiście dużo ludzi sobie CTR-a bierze sobie od Magpula i przerabiają sobie, tu wycinają, żeby bateria weszła. Nie, ja to miałem, mam to w jednej replice i to jest taki cyrk na kółkach. Czasami to się rozpina, wolę mieć spokój. Fakt, że wygląda to na wielką tubę, ale jest spokojnie. Stok 55 funtów. Wszystkie części, które tu mamy, widzimy, kosztują 778 funtów. Replika 640 funtów, koszt 1418. Czyli tak naprawdę tu, jeżeli byśmy zrobili, wezmę sobie bliżej już replikę, żeby tu było, żebyśmy specnie mieli Astrę z Wasterem, to byśmy mieli dwie specnie stuningowane. Czyli widzimy, to jednak jest różnica kasy. Teraz jakie miałem przeboje? Na początek, jak wspomniałem, z silnikiem, bardzo grzało mi się, nie wiedziałem, pytania na Altechu i podpowiedzieli mi, że jest to wina, po prostu on się grzeje na początkowych etapach zużycia i wywalało mi cały czas ten Digital Fuse na Asterze, na Asterze, na Spectrze. Cały czas musiałem resetować do ustawienia tego, gdzie on wraca do 60. Na daną chwilę dalej to docieram na single shotcie i na ogniu ciągu mam podwójny burst, bo jak przerzucałem na auto, potrafiło mi wyrzucać i oczywiście rozpinanie, wyciąganie silnika, zakręcenie nim i z powrotem wkładanie. Jak używam to 1 na 2, jest ok. Wszystko strzela, że tak powiem, docieram replikę. Wymieniłem inny silnik, wstawiłem sobie, mam Nuprola silnik i bez problemu to chodziło.
nie było, żeby wyrzucał. Czyli problemem jest tylko i wyłącznie silnik od Prometeusza na daną chwilę. Jakieś robi o przeciążenie. On w ogóle jest ciężki, jak go kręcimy. Przy składaniu, czy miałem jakiekolwiek problemy takie większe, no troszeczkę ze spektrum, zostawieniem jej. I to by było tyle. Nie było jakichś większych cudów, które się borykałem. W replice od... I ona pracuje, tylko oczywiście, tak jak wspomniałem, że muszę, nie mogę używać takiego typowego full auto. W replice od SPECNY problemy są dalej natury zgrania się hopka maxa z repliką, ponieważ muszę odciągać magazynek, czyli tak naprawdę nie mogę trzymać za rączkę, muszę trzymać za magazynek i tak odciągać go i on wtedy pracuje. Na oryginalnej lufie, na której mam zrobionego airhopa, biega to fajnie, ale no, chciałem mieć tutaj taką bogatszą wersję z komoru maxa. Zrobiłem trzy inne repliki na ProWinie i te inne repliki biegają na ProWinie bez żadnego problemu. Czyli jeżeli masz przylegał specne, jeżeli masz problemy, to nie wiem, czym to jest spowodowane. Może muszę jeszcze sobie pożyczyć od kolegi właśnie tego ProWina. Fakt, że teraz kupiłem nowego ProWina, to będzie szedł do mnie, to sobie wyciągnę i porównam sobie. Wezmę sobie w pracy na CMMK i sobie zrobię pomiary odnośnie tych wartości tutaj, ile tu jest, ile tutaj, czy jest to jakaś inna rozbieżność odnośnie zrobienia. Ciekawe też w ogóle, bo tak naprawdę kupiłem z Gunfire'a specny hopka, ale idzie mi już czwarty tydzień do Anglii, także no jakoś się komuś tam nie śpieszy. Chyba, że gołębiami wysłali i może gołębie są zmęczone i ciężko im nieść tą paczkę, bo trochę długo. Zobaczymy, jak będzie na niebieskim hopku od Maxa. To był ten problem, który mam do tej pory. Replika, tak naprawdę wszystko jest ok. Komu warto te repliki? Bym powiedział, ktoś, jeżeli wiadomo, jeździ na jakieś misimy, jakieś gry, które są takie typowe, że mamy takie, gramy na Real Cupach, to na pewno by sobie kupił Tokio, bo to jest takie fajne, bardziej realistyczne. Możemy sobie na Titan Gate, właśnie, wtedy musiałby być tu Titan Gate, przestawić sobie na strzał z opóźnieniem, czyli tak jak w prawdziwej broni, które tu możemy sobie ustawić w mojej specnie. Tylko wiadomo, no, specna jest taką troszeczkę inną klasą, ale jakbyśmy wpadli na jakąś grę, taką typową na ala, gdzie już grałem, a coś goście tam, którzy za bardzo się wczuwają, no to by też było na zasadzie, o Boże, specna. No nie tak o Boże, bo jak zrobiłem te dwie repliki, to replika robiłem, sprawdzałem na cele do 70 metrów. Do 70 metrów dostrzeliwuję i strzelam w cel, z kolegą używaliśmy sanek. Ustawiliśmy sanki na 70 metrów, takie te sanki zjadrowe, taki slajdzik i na 70 metrów na to strzelaliśmy. W jednym i w drugim przypadku donosiło strzelanie do mniejszego celu, do wielkości piłki, takiej do grania w nogę, na 60 metrów też dwie repliki donosiły. Choć uważam, że Tokio troszeczkę lepiej strzela, ale za to specna, jakby to powiedzieć, dalej prowadzi kulkę prosto. Tak jakby był późniejszy opad, a już widzę w Tokio, że na tych samych metrach kulka potrafi jakimś tam lekkim lobem polecieć, ale odległość jest prawie identyko. Czyli dwukrotnie droższa replika, ale robi robotę taką samą jak replika za połowę kasy. Co tu by powiedzieć jeszcze odnośnie szybkostrzelności? Wiadomo, jedna i druga replika nie była zrobiona, żeby była to replika szybkostrzelna. Od tego mam wersję C zrobioną od Tokio. Jedna i druga replika pluje teraz w najlepszych ustawieniach na tych silnikach, na tych skrzyniach. Ta pluje 19-20, ta pluje 17-18 kulek. Jest tutaj troszeczkę wolniej. Oczywiście jedna i druga replika chodzi na baterii 7.4. Replika od specny ucieszyła mnie tym, że jest cholernie cicha i tak samo replika od Tokio jest cholernie cicha. Taki był efekt właśnie montowania tutaj wszystkich tych wersji wyciszających, tych od Lonexa, głowic, też to naprawdę chodzi ładnie. Zwróciłem uwagę też, że sama wymiana główki, tak jak tu jest specnie, sama wymiana główki od silnika spowodowała, że replika znacznie ciszej chodzi.
Jeszcze raz tak pytając się sam siebie, czy było warto? Było warto, ponieważ zaoszczędziłem niezłą kasę. Tak naprawdę oddając to do sklepu, musiałbym wydać minimum z wysyłkami tak z 300 funtów za robociznę, za dwie repliki, jak nie więcej. Była to moja pierwsze Tokio, kiedyś robiłem Tokio z 3 lata temu sobie, to latałem z nimi później do serwisu, bo nie udało mi się dobrze złożyć, albo jak przypomnę sobie moje pierwsze Tokio, to nawet był taki przypadek, jak zobaczyłem podkładki Shimy, to pomyślałem, a co to jest, i nawet ich nie włożyłem z powrotem. Ja nie powiem, że jestem teraz fachura, ale wtedy to już w ogóle byłem talent. No, jak zaniosłem to do sklepu, poprosiłem, żeby mi naprawili, to gościu się zapytał, a tam nie było żadnych podkładek, jak to rozkręcałeś? Mi aż niemożliwe, żeby Tokio tak dał dupy. Nie, to Tokio nie dał dupy, tylko ja byłem taki mądry. Podsumowując, warto, jak wspomniałem przed chwilą, warto było się pobawić, warto mieć te dwie repliki na stanie, warto czasami komuś pokazać, że replika klasa premium i replika klasa budżet potrafią tak samo strzelać. Ze SPECNY jestem bardzo zadowolony, to co się w SPECNY zmieniło, dla mnie to jest szok. To co się w Tokio zmieniło w MK18 względem hakasiek, które mam, też jest szok. To jest jedna z lepiej wykonanych replik, jaką widziałem. Jakby wychodzenie zewnętrzne, wewnętrzne. Jest to po prostu przepiękne. Replika od SPECNY też jest przepiękna. Są to dla mnie dwie fajne repliki. Pierwszą chciałem replikę od SPECNY sprzedać. Nie chcę jej sprzedać. Mówię, zostawiam ją, chcę ją po prostu mieć i jest fajna. Kiedyś jak będę miał kasę, to sobie jeszcze kupię wersję podróbkę do 416C, bo mam jeszcze Tokio 416C i 417 i będę chciał sobie porównać. No z SPECNY nie mamy 417, ale będę chciał tą 416C i zrobić i zobaczyć, czy to dorówna do tego, co mam zrobionego przez Dave Custom, bo tamta jest zrobiona przez Dave Custom. Także reasumując, bardzo fajny plan, fajnie było się pobawić, bawiłem się tym miesiąc robiąc, testowałem to ubiegłego tygodnia u kolegi, też wcześniejszy film odnośnie Tokio, to też widać jak na 72 metry to pięknie tłucze w lampę wielkości piłki. Także można tak postrzelać sobie, tylko wtedy miałem też dobrą pogodę. Jakby była ciekawa, lepsza pogoda, to ciekawe, czy też by to nie dociągnęło do 70 metrów, bo z kolegą strzelaliśmy to do 70 metrów, to strzelało, ale właśnie przy takim konkretnym wietrze. Także jak zwykle coś do mojego ratio podskoczyło odnośnie wymieniacza, podmieniacza i kogoś, kto próbuje coś robić. Ja mówię, ja nie robię tego w kontekście czysto zarobkowym, tylko żeby czasami komuś udowodnić, że ludzie, którzy mówią nam, że czegoś nie można zrobić, można zrobić. Może na początek to nam nie wyjdzie, ale wyjdzie. Możemy robić na początek błędy. Ja je wykonywałem, ciągle się muszę do nich przyznawać. Choćby na zasadzie jakiejś na początku ktoś mi pięknie wytłumaczył, jak się smaruje głowicę. Rzucałem tam tyle smaru, gdzie na filmach nawet to jest widać, a później dopiero zrozumiałem, że to się leciutko smaruje. I nawet ostatnio, robiąc Tokio, ktoś wstawił mój film odnośnie Tokio na Discord Polska, na ASG Polska, że to nie zostało nasmarowane. Właśnie, bo teraz używam silikonu, małej ilości, czyli robić za dużo, ludzie płaczą, robić za mało, ludzie płaczą, nie? No nie ma balansu, to się nie podoba, to się nie podoba tym, to się nie podoba tym. Taka moda, tak mi jest lepiej. Kiedyś wiem, że smarując mocno głowicę robiłem przesadę, wiem, że tego nie powinno się robić, ponieważ są wtedy niestałe FPS-y. Używając do tego silikonu, lekko gumkę podsmarować do środka, psiknąć silikon, palcem sobie w koło obciągnąć, to wszystko zrobić i jest ok. Oczywiście to jest może niewskazane dla kogoś, kto nie będzie tam zaglądał, to jest dobrze dla kogoś, kto się bawi, może zajrzeć i może to sobie później co pewien czas sobie poprawić. Ja lubię pogrzebać i mi jest tak ok. No mówię, słowa krytyki, jak to ktoś ostatnio powiedział, mówi, jakby nie było hejterów, to by nie było 50% oglądalności twojego kanału, bo tam często ludzie sobie podsyłają, ty zobacz jak on spierdolił. Ja dziękuję tym osobom, bo dzięki nim oglądalność idzie w górę. Także i dziękuję tym, co krytykują i dziękuję tym, co nie krytykują. Wiadomo, musi być balans, nie może się wszystkim podobać. A ja nie jestem jakąś alfą i omegą i nie mogę zaspokoić wszystkich biednych dusz. Odnośnie naszej zabawy. Przypominam, zabawy. Żeby znowu komuś nie urosły arbuzy i nie pomyślał sobie, że jest komandosem. A jeżeli ktoś jest komandosem, to od tego jest selekcja. Można wstąpić, zobaczyć i zobaczyć, gdzie siły. Choćby no, nawet do słabszych jednostek niekoniecznie od razu trzeba startować do tych najlepszych. I wtedy zobaczymy, czy strzelanie nasze, udawanie komandosa pozwala nam zrozumieć, jakimi my jesteśmy żołnierzami. To są zabawki. Choć płacimy za nie realnymi pieniędzmi.
ale to są dalej zabawki. I my się bawimy i bawimy się dalej. Także w kontakcie, pozdrawiam, cześć.